Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Hitman. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Na samym początku widzę, tylko przypomnę, że możecie wpaść na Twitcha, tam są streamy. A my, słuchajcie, udajemy się do USA. Przed nami misja w Colorado. Pouczyłem się trochę, co tu możemy wykonać, co nie możemy wykonać. I wiem, że możemy zabić gościa żelandorem. To jest dzisiaj moja misja. Brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose. A tak zrobię tak. A działa. Nadal. Wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow Client. Spurred by Eric Soders, the ICA board of directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose along with three other prominent militia members. O kurde. Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst, and finally Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soder's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. O kurde. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Brzmi dużo ciekawiej niż te poprzednie misje, takie mam wrażenie. Mamy w ogóle kilkanaście celów do zabicia. Łe! No to będzie to wyzwanie, zdecydowanie tak. Myślę, że możemy sobie przemycić do naszej skrytki, może karabin maszynowy, nie oni tam karabiny będą mieli. Karabin za to snajperski, wydaje się całkiem dobrym pomysłem. I tutaj zamiast monety myślę wezmę wytrych, szczerze mówiąc. No i niech będzie strój taktyczny. Myślę, że możemy zaczynać. Nie ma co przedłużać. Przed nami cztery cele. No i jeszcze jakaś tutaj sama misja będzie. Misja w misji będzie wykonywana i będziemy musieli się dowiedzieć, o co im tak naprawdę chodzi. No i tak szczerze mówiąc, to za bardzo tej fabułki nie śledzę. Tak. Zabijanie postaci jest dużo fajniejsze. O, dobra. And appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. O kurde. Good luck, 47. O, to jest zupełnie inna misja i pewnie obawiam się niestety dużo trudniejsze niż te poprzednie nasze misje. Dobra widzowie, gotowi by rozdupcić lamusów? Proste. Czy ja mam jakieś broń przy sobie? Przede wszystkim mam. To co oczywiście wziąłem. Trzeba by było tu przeszukać teren, żeby się upewnić, czy nikogo tutaj nie ma. No i chyba idziemy bezpośrednio do siebie, do przodu w sensie. Jak to się w ogóle przylega do ściany? Spacją. Ani raz z tego gówna nie korzystałem, dobra. Oni tu pewnie mają jakieś kamery, nie? Czy coś. Muszą mieć jakieś kamery. O kurde, karabin snajperski od razu mam tu. Generalnie to się nie wydaje takie głupie, wziąć karabin, zacząć do nich strzelać, a jednocześnie się wydaje strasznie głupie. Przecież ja jak zacznę strzelać do nich, to się skończy katastrofalnie wręcz, bym powiedział. Zabroniony przedmiot, moneta? A to wszystko, każdy przedmiot jest zabroniony chyba. Ale mi komp płonie. O kurde. No nie jest dobrze, nie? Ciężko to będzie zrobić. A co jakbyśmy wjechali na pełnej? Nie, no na pełnej na pewno nie chcemy wjeżdżać. O kurwa, co to takie? A, lagi, bo ja przynoszę. Dobra, poczekajcie. Dobra, już powinno być cacy. Odpalamy hitmanika w takim razie. No i co? Strzał od razu, może nie na... Ej, mogę tu jakieś przybliżyć na przykład, jakieś przyciskie?
Nie mogę zrobić coś takiego. To jest fajne do celu. Będziemy tylko pik, pik. Fajna misja, coś mi się podoba. No ale tych gości tutaj raczej nie będziemy sprzątać w ten sposób. Oni nie wyglądają na takich, co by się dali tak sprzątnąć. Że sprzątnąć się może dadzą, ale no. Czy chcesz śledzić tą możliwość? Pewnie, że chcę. Legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques is here at the compound to interrogate. My notes indicate he set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. O, dużo czasu w piwnicy. Znam takiego, co tak tyle spędza czasu w piwnicy. Dobra. Idziemy dalej. O kurwa, przecież to jest niemożliwe w takim razie, ty. Się tu przedostać chyba. Niezauważalnym. Tam się odlewa, to myślę, że... O, słyszeli. Niedobrze. Ale... O kurwa. Ja pierdola. Ale nie fajnie upadałem, jak do nich strzelać, nie? Ale tak ponadto to dupa. Nie chcę chyba tak. Chociaż kurwa ze snajperki strach postrzelać? Jo, cię kręca, no przecież miodzio. Zajebiście, tylko no... Nie, za dłużej. Oj, bez szans jestem. O, jeszcze plecki, ta, pewnie, że tak. Jasna sprawa w takim razie, wariacie. Nie, on po prostu mnie usłyszał. Jakbym użył na przykład garoty, to mógłbym go zabić po cichu, aczkolwiek wydaje mi się, że ja w ogóle garoty nie wziąłem ze sobą. A to był tak zwany błąd, szczerze mówiąc. A, wziąłem ze sobą, dobra, jest. Dobra, idziemy do przodu, do przodu. O! My notes indicate he's set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. Hmm. Może tak, a może nie, ale tu będzie ciężko to zrobić, wydaje mi się. Jo, cię kryńce. That is Sean Rose, terrorist turned insurgent. O! Pojawiła się możliwość. Znajdź klucz do piwnicy. Czy my mu chcemy tak sprzedać, kurwa, ciosa? No właśnie, wydaje mi się, że to by był strasznie głupi pomysł generalnie. Po prostu mu strzelić w łeb. Ale to jest powalone, ty. No to jak ja mam go zabić w sumie? The militia received a large shipment of nitroglycerin this morning, which is now stored at the munitions depot. Apparently, Rose himself plans to apply and test the gel. Ja wiem, co zepsułem. Debilem jestem. Mogłem się cofnąć i tamtego ziomka, co sądzę, tak zwane kartofelki, to mogę go kurwa garotą poddusić. Jo, ale teraz już chyba w dupa jest. I mogę go wziąć, poddusić garotą i zabrać mu strój, bo tak to jest lipa. No ale no, trudno się mówi. Tam jest w ogóle jakieś pole. Też możemy chyba wyjść. Na zewnątrz. To teraz będzie strasznie ciężko. Musimy kamerę sobie z lewej wstawić, bo tak mi... Tak mi się lepiej chodzi. No i co? Spróbujemy, no. Tak czy siak, spróbujemy. Zamień, butla gazowa. Nie chcę butli gazowej zamieniać za karabin. To nie ma sensu. Kurczę, no ten hitman jest spoko, tylko... Ciężki strasznie. O, a teraz mogą mnie usłyszeć chyba. Chociaż nie, ktoś tu pilnuje, ktoś tu w ogóle kurwa idzie. Ty, ale on tak stanął w taki kurwa... W takim miejscu, że wydaje mi się, że my byśmy go mogli poddusić trochę, to? Dałby radę? O kurwa, on wstał, rozumiesz? Jak my go uderzamy, że on wstał? Ja się tutaj skupiam, widzowie, na giereczce się, wiecie. Ile ciszy, zobaczyć co się dzieje. Ale dupa ty, jak on wstaje sobie randomowo. Strzał w głowę po prostu? Nie wydaje mi się to takie głupie generalnie. Chciałbym go... Nie wiem, gdzie go schować tylko, ale... O kurde, czy to jest taka miedarka i możemy zmielić go na przykład? Jo, cię kręca, wydaje mi się, że da. No i przebrałbym się, nie? Trzeba oni mnie tutaj... Oni będą wiedzieć, kim ja jestem, jak się przebiorę? A nie, nie wiedzą.
No. Tylko niektórzy będą wiedzieć oczywiście. A tak generalnie możemy już sobie w miarę swobodnie chodzić. Weźmy sobie kamerkę na prawo. Dobra. Bardzo w porządku w takim razie teraz jest. Teraz jest gituwa. Tamten ziomuś w ogóle chyba poszedł solo, bo to jest tego, którego jeszcze... O, znaleziono ciało. No to jest chujoza, nie? No to jest dupa. Widzą pewnie, że się przebrałem, nie? I zaraz wszyscy będą wiedzieć, kim ja jestem. Dobra, lecimy. Cel zabezpieczony, nie? Niezły alarm. Kurwa, pieprzona gra. On jest taka... O, ale tu mnie chłop widzi w ogóle. Dobra. Walę wam starego na dziurę, kurwa. Podnoś tą broń. Jo, się krypca, jaka ta gra jest ciężka, nie? Dla mnie. Trzeba coś zrobić po cichu, to ja po prostu dostaję paraliżu rąk, nie? No czyli nie bierzemy go, bo oni znajdą ciało, tak? Ja pierruper, a tu ktoś idzie? Nie, no tu może nie znajdą ciała. Okaż, wyciągnij broń. No to. Pyk. Aha. Dobra. Inny plan jednak. Idziemy do przodu po prostu. Kurczę, wkurzamy takie gry. Ja nie wiem zawsze jak takie gry nagrywać, w których ciągle umieram i powstaję. Nie wiem co mam wtedy mówić i nie robić generalnie. O! A nie chuj tam o. Ty no tędy mógłbym wejść, ale no. Nie zabiję dwóch na raz ziomków, nie? No na pewno nie zabiję, nie ma szans takiej. Może byśmy USP-a wyjęli. O, ktoś mi widzi. Jesus. Jak to zrobić? Ty chopa, co jest kurwa grane? Pojebało ich, nie? Wiedziałem się tu. O, zadziwiająco tu nikogo nie ma akurat. Mogę włączyć radio. O, mogę zobaczyć schemacik jakiś. Jąknąć, a tutaj co to jest za komputerek? Nie można wtopić się w otoczenie. Tu widzę mój cel, ale no też nie zabiję mojego celu. Ja mój cel chciałbym zabić, ale przede wszystkim na osobności. Mam dobry plan. Otwieram radio, pakuję się do szafy, wychodzę z szafy, zabiję ziomka. Wszyscy w szoku. Pik. Wydaje się to, kurwa, dobrym pomysłem. On mnie widział, tak? Aha. Okej, czyli nie w ten sposób. To pójdziemy dalej, chyba. Ty, no nie wiem co ja mam zrobić, nie? Nie wiem co ja mam robić, kurwa. Panikuję trochę, ale... Dobra, idziemy dalej w takim razie. Szukam jakiejś, wiecie, jakiejś szansy na zrobienie czegokolwiek, ale... My wszyscy widzą wszędzie, kurwa. Niemożliwe. No tutaj tych dwóch ziomków na pewno nie zabiję naraz. Tu jest też dwóch ziomków. Przecież to jest niewykonalne. Jak tu można to przejść? W ogóle idziemy dalej po prostu, mam iść? Tutaj ktoś jest? W miarę czysto. Kurwa, tu jest jakiś gość samotny, ale... Może moglibyśmy po prawo chyba iść, zapiszmy. Tutaj szybko i często trzeba zapisywać, bo to różnie może być. To jest jakieś pomieszczenie, otwórz. Takie do schowania się w razie, chyba w razie W. Na pewno kogoś możemy rozgnieść tym samochodem, to jestem przekonany o tym. Zdecydowanie, tylko... A, mam pewnie monety. Nie, no to muszę to zrobić dla widza, nie? To nie ma takiej możliwości. Co to było, co? Ale się co stało? Wypalaj przy pracy. Ktoś jakiś problem ma z tym? O, jest problem chyba.
O kurwa, zobacz, znowu się zrobiło, nie? Patrz, co się dzieje, chłopy. O kurde, co? Ale zepsute. Zauważono zbrodnię. Się kręca. O kurwa, oni mają komandosów. Nie, nie, to jest niemożliwe przejść tą misję. To już ja to widzę, co tu się dzieje, nie? To jest niewykonalne. Widzowie, ja sobie w zwykłej posiadłości nie mogłem z trzema policjantami ubranych jak goście z XV wieku z jednym pistoletem i nie mogę sobie z nim poradzić. To co dopiero z tym wszystkim tutaj? Musimy znaleźć strój, ale to jest, nie jest takie łatwe. To jest kurwa, nawet bym powiedział, całkiem kurwa ciężkie. Tu jest jakiś gościu, stoi, go można było wyeliminować, ale tutaj znajdą ciało. Nie wiem, szukamy na pewno jakiegoś osobnego kolesia, któremu możemy jąknąć strój. Albo coś takiego. Musi być jeden koleś. No, jeden koleś musi być po prostu. Toksyczny gaz? No entry. Pojawiła się nowa możliwość. Odkryto nam możliwość. Na razie myślę, że zaznaczymy ją. No, że później. Na razie to ja bym chciał zrobić cokolwiek. Jakiś strój, nie wiem. Whatever, tak szczerze mówiąc. Stary topór. Niech będzie. Starym toporem jeszcze komuś nie pierdolnąłem. Tu mnie widzą. Tu jest jeden koleś. Jest jeden gościu, nie? Wydaje mi się, że nikogo więcej nie ma, także... Kurczę, to jest może nasza okazja, żeby to wykorzystać, nie? Pyk. To jest może to, nie? Weźmiemy to, podniesiemy broń i weźmiemy ziomka. I go przeciągniemy do środka. Tutaj oni... O kurwa, chciałem powiedzieć, że oni tu nie chodzą, nie? Ja pierdolę, to jest niewykonalne! Ja bym ogólnie sobie postrzelał i pozabijał wszystkich, szczerze mówiąc, ale przecież oni mają takie pojebane karabiny. Nie wiem, ciężko będzie. Nie, nie ma szans, wczytuję to. Oni 15 kamizelek kuloodpornych. Wszystko mają, oni nawet suspensor mają kuloodporny, mam wrażenie. Suspensor to takie coś na... Ja pierdolę. Takie coś na członka. Jak się na przykład bijesz w KSW, jakby ktoś nie wiedział. Nie jest dobrze, widzowie. 15 minut, jestem w jednej 20 misji. Weźmy, może wybierzmy normalną giwerę, a nie kurwa siekierę. Pyk. Weźmy zioma. Przeciągnijmy go trochę. Czemu go przypuściłem? Dobra, przebierzmy się w niego, jebać to. Ja nie mam gdzie go schować nawet, jakbym chciał, nie? No nie mam gdzie. Co się dzieje? Wszystko git, nie? Git. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Nikt nie wie, kim jestem, nikt nie wie, co się dzieje. Żaden cel nie został zabezpieczony. Bierzemy gościa, kurde, za nogi, chodź tu. Pakujemy gościa do środka. Ja bym sobie też siekierkę wziął, bo to jest bardzo fajne narzędzie do zabijania. Podoba mi się one. I moją snajperkę też bym wziął, bo moja snajperka jest w sumie lepsza. Bo mam przede wszystkim tłumik, więc to jest istotne. Tak jest. Weźmy snajperkę, jasną snajperką też de facto mogę chodzić bez tym strażnikiem. Dobra, gorzej, że ja na przykład kaszlę, to muszę wyciszyć mikrofon i nie wiem, czy wyciszyłem zawsze i czy odciszyłem, jak ma się jeden monitor. No ale to są problemy, przez dwa odcinki będą takie problemy i reszta będzie już git. To co, jest szambo?
Ja pierdolę, ale obrzydliwe. Wygląda jakieś kurwa sambo. Jesus. Dobra, i tu możemy generalnie się pakować do środka. Aha, sorry. Dobra. Czyli nie możemy tam wejść. On powiedział, że security is on high level. Czyli coś już podejrzewałem chyba. Nie, może generalnie po prostu tutaj security jest na high level. A włącz alarm, myślałem, że pierwszy raz będziemy mogli na wózek wejść i kogoś przejechać tym wózkiem. A tu dupa. Dobra, znać nitroglicerynę. Myślę, że damy radę. Widzę moje cele. Możemy generalnie zacząć machać, kurwa, i strzelać prawo... Prawo, lewo, z tymi. Prawo, lewo, broń mi, ale nie wiem, czy... A, nie mogę tu być. Sorry, sorry. Nie, ja bym ci o to nic, nic nie słyszę, nie mogę myśli podbierać, kurwa. Chciałem powiedzieć, że możemy zacząć strzelać do tych postaci, bo tutaj były na celu bardzo łatwo, możemy je nacelować i zastrzelić, ale... Szczerze mówiąc, to by wywołało tak zwaną wojnę. Tutaj jest jakaś kurwa nitrogliceryna, którą chciałbym zdobyć. Weźmy to możliwości, zaznaczmy to przeciążenie, to było to? To było to, no. Trzeba coś ciekawego wychmienić, żeby on sobie na chwilę poszedł trochę dalej. Monety już nie mam, bo już chyba zużyłem monetę, prawda? Czy nieprawda? A, mam monety. Dorzućmy może... O. No monety rzuciłem, spokojnie, jaki jest problem, panowie. Żart sobie kumplowi robię, nie? A, i on nie zareaguje, nie? Niezły, kurwa, wojskowy, najwyższy alert, podobno słyszałem, na mieście macie. Nieźle, kurwa. Gdzie ja tą nitroglicerynę znajdę niby? No gdzieś tutaj tylko. Dawaj, oddawaj monetę. Szybko. Pi. A co to było? He? O, w końcu, kurwa, ruszy dupę. Dobra, nitrogliceryna, szybko. A, puść. Dobra, mamy to. Znamy przebranie specjalisty od materiałów wybuchowych. Oj, coś czuję, że to będzie wybuchowy odcinek, widzę. Tylko też coś czuję, że jeżeli my wysadzimy tą laskę materiałami wybuchowymi, to później się zacznie niezła zabawa tutaj. Wszyscy będą, wiecie, na wysokim alercie, że tak powiem. Okej, czyli to jest... Specjalista od materiałów wybuchowych. No dobra, a ktoś tu... A, on wie jak ja wyglądam. Sorry, wariacie, co jest? No dobrze, on pójdzie za mną wtedy. Chodź, chodź! Mam monetę? Nie podniosłem monety, a szkoda. Z powrotem. Chodź, chodź! Jak tu... O, wiem co. Git, zapisujemy, włączymy tutaj radyjko, ale fajna muzyka country. Znaleziono ciało? Przecież ja kurwa nikogo nie zabiłem chyba. A nie, zabiliśmy no jednego zioma, ale... Nie powinien raczej znaleźć ciała, szczerze mówiąc. Dobra, przebrałbym się też z tego zioma. Karabin sobie zostawi jaki mam, no i wyłączył radio przede wszystkim. Żeby tu nikt nie przyszedł mi. Zapiszmy, mamy to co mamy mieć, czyli strój gości od materiałów wybuchowych i doprowadź do przeciążenia wybuchowego żelu. Aha, ale to nikogo kurwa nie zabija, jak do tego doprowadzę teraz. O kurwa. Co się zadziała? Możliwość wykorzystana. Ktoś przyjdzie, to będzie jakiś wybuch, ale znaleziono ciało. Kurwa, ktoś wie, kim ja jestem? A, wiedzą. Wszyscy już wiedzą. Prawda? Nie, ci nie widzą. Ale to dupa z... Nie no, tragedia, kurwa, ten hitman.
Przecież to będę montować te odcinki jak powalony, bo to się nie da przejść przecież. To jest za trudne, 25 minut, nawet nie wiem co ja mam mówić, chciałbym tak usiąść i poprowadzić odcinek. Idziemy tu, strzelamy tam, kurwa, ja wczytuję 15 razy te odcinki. To jest ciężkie, strasznie ciężki jest ten Hitman. Nie umiem nagrywać takich odcinków, nigdy nie nagrywałem serii, w której musiałem wczytywać 25 razy. 25 razy coś. Ciężko mi się wtedy nagrywa i myśli generalnie. Ale spróbujemy, spróbujemy. Przede wszystkim zawsze musi być ten pierwszy raz, mimo... tysiąca odcinków, które już wrzuciłem, to jeszcze nie miałem okazji grać w grę, w którą będę wczytywał, 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 ginął, wczytywał, ginął, wczytywał, ginął, wczytywał. Także jest to zadanie tak zwane trudne. Ciekawe, czy ktoś kiedyś nagrał na gameplay na przykład Jump Kinga. 3 godziny gameplayu z Jump Kinga. 14 godzin w ogóle gameplay z Jump Kinga ktoś zrobił, wrzucił. 28 odcinków Jump Kingowych. Na pewno jakiś świr się kurczę do tego. Jest jakiś taki świr. Dobra. No. To mi się podoba. My będziemy czyści, ona wybuchnie, giduwa. Myślę, że możemy sobie zaznaczyć nowe możliwości. Język na supeł. Legendarny era wygląda na to, że prosi o przedawkowanie. Nie wiem o co chodzi, ale idziemy tam. Znajdź klucz do piwnicy. Damy chyba radę. Co się dzieje? Nie znaleźli jakieś ciało, tak? A tam było ciało, nie? Tego wybuchowego gościa od materiałów wybuchowych. Ale nie wprowadzałem paniki, nie? Więc kituwa. Tu jest ta laska, ale zostawiamy ją na razie w spokoju, bo to... Jeżeli chodzi o tą bazę, to jest niemożliwe, widzowie, zrobić to na głośno. To naprawdę się nie da. Jeżeli tu bym zaczął teraz strzelać, zresztą to widzieliście pewnie. Czy jakbym teraz zaczął strzelać, to wiecie, co by się wydarzyło? Ale sorry. Jakbym teraz zaczął strzelać do nich, to oni by mnie rozdupcyli przecież pół, kurwa. Co oni tam mają? Wygląda jak dziewczynka z tego. Frozen, nie wiem jak to po polsku. Let it go. Ja nie wiem jak to po polsku jest. To są jakieś żołnierze. Czy my możemy tutaj wejść do środka? Chyba nic się nie wydarzy jak to otworzę po prostu, prawda? Czy się wydarzy? That is Ezra Berg, former Mossad interrogator. His services are in demand at the moment. Ale jaja. To nie mogę też... A ktoś mnie tu widzi, ale... A, nie mogę tam być w środku. Zlikwiduj, no ale to oni się zorientują, prawda? Jak to zlikwiduje tego ziomka? Zapiszmy. Weźmy sobie tą garotę i spróbujmy go garotą poddusić. Uduś! Chodź tu. Git jest. Wyrzuć. Piękna sprawa. Teraz możemy chyba, wydaje mi się, kurwa, zrobić to w tak zwany sposób klasyczny. Chociaż tu mnie ktoś obserwuje. Czekaj, tu jest jeden koleś? Dwóch. Ale może nie zdążą zareagować. Czy jednego się pozbyliśmy. Pokujemy się do środka i robimy tak zwane... No i wszystko chyba, co? Jaki alarm, przepraszam bardzo. Dlaczego się odpalił alarm? Nie powinien się odpalić alarm, dlaczego się odpalił? Klucz do piwnicy, alarm. Notatki ucznia. Ale nie rozumiem, dlaczego alarm się odpalił. Ja do niego strzeliłem, ale to strzeliłem w taki sprytny, wydaje mi się, sposób, że powinno być gituwa. Słoik z pigułkami ze śmiertelną trucizną. O, mogą w ogóle w to strzelić. Poczekajcie, nie no, to trzeba wczytać, widzowie. Musimy jeszcze raz to zrobić. Bardziej wybuchowy sposób. Oni nie wiedzą, ty, oni w szoku, kurwa. Oni w szoku, pa.
I nie wiedzą, co się stało, nie? Ale i tak tam muszę wejść, bo muszę klucz zdobyć. Czy niestety zaraz się zorientują. O co chodzi? Igułki? Ktoś coś jeszcze jest? Nie ma. No to mogę wyjść w sumie? I tu was? To oni nie wiedzą mnie. Co się dzieje, oni mówią, chłopie. A tu nie mogę, sorry, nie wiedziałem, że nie mogę. Zabójstwo niewykryte. No co ty chyba? Klikam w takim razie F1, możliwości. Możliwość utracona, niestety przyszedł do nas. Zrobiliśmy mu wybuchową niespodziankę. Ale za to może na przykład zegar zagłady możemy zrobić. Znajdź wybuchową baterię. Czemu by nie? Czy mogę tutaj być w środku? Nie mogę. Czyli musimy mieć inny strój jakiegoś innego strażnika. O kurwa, ile tu ich jest? No i nadal nie wiedzą, kto go zabił. Teraz będą pewnie pilnować się bardzo. Ale nadal nie, do końca nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, tu co się tu wydarzyło. Co to jest w ogóle? Ukryj się. Mogę wejść zamiast kurwa stracha na wróble? Nie wiem, chciałbym się przekonać, ale nie mogę w ogóle tego zrobić. Zbyt podejrzane. Jakbym wszedł jako kruk, to faktycznie byłoby to zapewne podejrzane, no racja akurat. Możemy ich ściągnąć chyba, bo tu się nikt tym nie zainteresuje za bardzo. Czy nie? Aj, ktoś mnie widział. Ta, już widzieli mnie niestety. Czytaj, dobra. Dobrze, że tutaj zapisaliśmy. Strasznie dużo jest kombinowania tutaj. Jeżeli chodzi o przejście tych misji, ale i tak jest fajnie, mi się to podoba. Wydaje mi się, że gameplay może być taki bardzo chaotyczny, że wczytuję 15 razy, dziwne to jest, ale normalnie chyba powinno być ok. Musimy zdobyć na pewno strój tego strażnika dojebanego chyba. Dojebanego? Czy takiego zwykłego też wystarczy? Ciężko mi powiedzieć, jaki my strój właściwie tak naprawdę potrzebujemy. Łopata. Nie zabieram, nie za snajpę, nie. A tutaj co to jest na przykład? Technik milicji. A mogę się tak przebrać i nikt nie będzie miał do tego pretensji? Jak ja bym tak potencjalnie normalnie z chujem terapoma... A, nie. A. Przebieram się z powrotem. Przebierz się z powrotem. O kurde, jakie noskopy. Pyk. Dobra. Czytujemy, czy nie można. Znaczy, można się przebrać, ale... Nie jest to najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że ten technik milicji to też nie jest. To jest gorsza ranga od mojej. Ja bym się musiał przebrać w to, co oni się teraz... To jak oni są teraz ubrani. Tak mi się wydaje. Garota? Kurczę, jeden i wydaje mi się, że drugi chyba, co? I pyk. To szaf. I przebieramy się oczywiście jako milicja do spraw specjalnych. I pakujemy go do szafy. Tacy? Jest chyba gituwa. Broń by trzeba było też pochować generalnie i schować te przedmioty. Bo oni potem to znajdują i mają pretensje generalnie. Czy ktoś zgubi broń. No ale wkurza mnie to. To chowanie tych broni, więc mi się nie chce. Ale generalnie no warto by było to zrobić, ale mnie w ogóle gardło boli. Tak swoją drogą. Od tego, że praktycznie wczoraj miałem streama nawet 10 godzin. No i nagrałem dwa odcinki, dzisiaj nagrywam dwa odcinki. Ciągle praktycznie gadam, na pewno przez te 2, 3, 4 dni, kiedy to nagrywam, przegadałem tyle spraw, że... O! Dobra, na razie ją odpuścimy, bo sobie trzeba w dogodny sposób robić. Pakujemy się na... O, oni wszyscy widzą, kim ja... Nie, co się dzieje? To jest niedozwolone miejsce? A, to kim ja muszę... W sensie, jak ja muszę być ubrany, żeby by dozwolone miejsce miał tam? Jak wy jesteście, kurwa...
violators will be shot and survivors will be shot again. Jesus. You were lucky. We could have shot you, you know. Jak mu się nie, on powiedział, że jak mu się nie podporządkujemy tym zasadom, to będziemy zastrzeleni, a ci co przeżyją będą zastrzeleni. Jeszcze raz. Wtap się w otoczenie. Nie, nie chcę się wtapiać w otoczenie. Faktura z nitrogliceryną, zobacz informację. Co? Gucci, wszystko. Czyli tam musimy mieć zupełnie inny strój, którego aktualnie nie mam na sobie. Dobra. Co? Tutaj mam strzelnicę, mogę sobie tu wejść. Mogę pozbierać ammo chyba, tak? Hit. Pozbierajmy. Pewnie się przyda generalnie. I możemy sobie postrzelać do strzelnicy? Nie będą mieli jakichś większych pretensji, jak zacznę to robić? No ja myślę, że niekoniecznie. Możemy spróbować. I włosia, kurwa. I w jakiegoś generała, czy kim on tam jest. Tu jeszcze jakieś zdjęcie jest. Spoko to zdjęcia w ogóle. To jest jakiś generał. To jest... Co się dzieje? O co chodzi? No strzelałem, no chciałem zobaczyć, czy dobrze strzeliłem, nie? Aha, niezłe AI, pozdrawiam. Super robota, Ubisoft, jak zwykle świetny. Świetnie sobie poradziliście z wyzwaniem, które było stało przed wami. Dobra, musiałem odzyskać strój. Powrotem. W ogóle to sobie tu bym zapisał, jakby jeszcze raz gra wpadła na taki świetny pomysł. I tu widzę, że ktoś przeciąga ciała. To jest chyba mój moment, żeby, kurczę, sprawić, żeby było nowe ciało, tak mi się wydaje. A nie, bo tu patrzą na mnie, żartowałem. W razie, ale tu jest jeden gościu. Też nie jest na obserwacji, że tak powiem. Mogę wejść. Kraść do środka. No my generalnie musimy się wkraść do środka. Nie ma innej opcji. Tu jakoś musimy ogarnąć strój nowy. Ktoś tu leje? Nie. Leje to się po prostu z kranu. W ogóle jaka pajęczyna. Jakie szczegóły. Znaczy ładna ta gra jest. Mega ładna jest. Chciałem włączyć radio. Co to sprawi, że ten gościu tu przyjdzie? Włącz radio. Włącz. Genialny pomysł to jest. Tak jest. Usłyszał to jeden ziomuś. A my go, kurwa, wyjdziemy stąd w ogóle i go zabijemy po prostu z zewnątrz. Piękna sprawa, wydaje mi się. I tu wa. Czysto? Jak zauważono zbrodnię? Jak zauważono zbrodnię? Co? Aha, to nieźle, kurwa. Nieźle, nie? Nieźle zauważono zbrodnię. Chłop przez ścianę widział, nie? No chujoza jest. Raczej całych tych ciał nie... Niestety obawiam się... Nie posprzątam, ale generalnie możemy stąd iść, bo oni... Oni powiedzą, co? Ciała? O co chodzi? Ale to generalnie jest gituwa. Tego mógłbym zabić w sumie. To jest szef wszystkich szefów. Wtedy jakbym miał jego strój, to bym miał pewnie wejście wszędzie. Pasa tak zwanego. Z drugiej strony on pewnie jest obserwowany. Czy nie? Wydaje mi się, że jest. A ten co za gościu, jakiś zwykły? Dobra, generalnie czy ja nie mam nic zaznaczone, jakieś możliwości chciałbym zaznaczyć. Cel został już zlikwidowany. Okej. Okay. Możliwość utracona, możliwość wykorzystana. Przesłuchanie bym sobie zaznaczył. Ukradnij odznakę Interpolu, o kurwa, to może nie to. Ja bym chciał wejść do środka po prostu. Szpica może? Szpica jest w środku? Przebierz się za dowódcę grupy uderzeniowej. To może w takim razie zegar zagłady, a już nie mogę. Ktoś jest w środku tu w ogóle w tym domu? Kurwa, po co ja tu wchodzę? On będzie wie... O, on mnie widzi w ogóle, on wie kim ja jestem. Ciężko. O, ten też wie kim ja jestem. Szybka nawrotka. Ty to lipa fist. Nie jest dobrze. Tędy może po prostu? Frontowymi? Najciemniej pod latarnią, tak mówię, więc może po prostu frontowymi się wpieprzymy, albo tędy, przez okno. Siemano panowie. Jest chyba gituwa.
To jest jakaś spluwa, to jest przebranie. Tylko generalnie nie wiem, po co ja tu jestem, bo w sumie ja tu nie mam nikogo do zabicia, nie? Nie wiem, ile ja mam jeszcze osób do zabicia, ale tutaj nie widzę żadnej. Zaznaczyłbym to szpica albo jakąś inną możliwość, na przykład to przesłuchanie i zdobyć tą oznakę Interpolu, niech będzie. Zawsze będziemy tu mogli wrócić, jeżeli będziemy mieli ochotę, także chyba luz. Jestem nagrany przez kamerę. A, jakoś... O kurde, to ciężko będzie tą oznakę zdobyć Interpolu jednak. To jest dwóch kolesi i oni są tak ustawieni, że oni się... Ich potem zobaczy taki gościu, co tam idzie w tle, także trzeba na to uważać akurat. Oj, z debilem jestem. Jeszcze raz. Potwierdź. No ale chyba plan generalnie jest dobry. Strzelamy do niego, główkę w główkę i będzie powinno być caty. Tylko mam 3 ammo w tym broni, ale chyba jest git. Chyba nikt się na razie nie zorientował, co się wydarzyło. Ja bym tylko oznaka Interpolu, pyk, no i myślę, że możemy stąd ewakuować, co? Chyba tak. Rozmawiać z Penelopy, czyli tej laski, którą muszę zabić, to muszę z nim najpierw porozmawiać. Twarzą w twarz się spotkamy. Chciałem powiedzieć, że coś strzela, ale dobrze, że nie tego. Witam. Acclaimed anti-terrorist. Strange to see her as part of this crowd. What is this? I'll explain everything at the slurry pit. It will be in your best interest to do as I say. I understand. Dobra, spotkamy się na miejscu, więc chodź. Czyli tak ją wyeliminujemy, gituwa. Jeden na jeden po prostu. Spotkamy się w pojemniku na gnojówkę. Nie, to w ogóle zabrzmiało. A niedozwolone miejsce, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Pomyłka, nie widziałem, wariacie. Idę na pojemnik, na gnojówkę. Ale nie z... Czemu z czemu z ochroniarzami? Oj, to będzie ciężkie strasznie. Myślałem, że one sami na sami pójdziemy. Trzech ochroniarzy plus jeszcze tamten. Ciężka sprawa, wydaje mi się. Rozmawiać z Penelope? Miss Graves, you are being recruited back into Interpol as an insider. What? I... Who are you anyway? How did you find me? That is not important. Think about this carefully. You could provide us with valuable intel. If you cooperate, the agency will overlook your unfortunate transgression. O, proszę bardzo. And what if I refuse, huh? If I scream and get the guards here? I wouldn't do that if I were you. Might prove unhealthy. I'll give you a few moments to think about it. Ona przemyśli, my jej nie zabijemy. Good work, 47. This should give her something to think about. Ty, gituwa w sumie. Okay, can you just leave me alone for a few minutes? I've got some thinking to do. I'm sure Rose won't mind. Gita, w razie czego to ją zabijemy po prostu. Czyli... Czyli co właściwie? W sumie. Mam tu stać po prostu? Passport provided through Delgado and that Vanisher guy. Look clean. Changed clothes at JFK and again at Denver International. Charred the passport after leaving the hotel. Burn phone was dropped before I left the flight. Can't possibly be that. Diplomatic car out of Denver. Dobra, a myśliłaś się kurwa, czy już ma strzelać, bo mnie denerwujesz. Tam ci se chillują, widzę. Siema, wariacie. Hi, soldier. Yeah, that's unfortunately not gonna work. I can't make it through here. Orders are orders, you know. Popchnij, zlikwiduj? Nie chcę tego robić, ale chcę to zobaczyć. Prawie mi to wystarczająco dużo radości, że mógł słuchać teraz 3 minuty, co ona gada. No dalej, kobieto. Pospiesz się, ja tu nagrywam odcinek. Odcinek musi być dobrym odcinkiem. Mam nadzieję, przynajmniej się staram dla widza, żeby był dobry.
I decline your offer. You know why? Two reasons. One, I am not a rat. I've peeked behind the curtain and I don't like what I'm seeing there, so I'm here to change things. Mm-hmm. And two, I don't buy it. There's no way Interpol would have found me. Hall erased my digital fingerprint. There is nothing connecting me to this place. So what gives? What are you up to? Well done, Miss Graves. You passed the test. Test? This was a test? Who set you up to this? Rose? Yes, miss. I can't believe it. Actually, you know what? That does sound just like him. What a waste of time. To za strata czasu, no racja. No to idź, samico. Kurczę, myślałem, że ją dorwiemy jakoś tak jeden na jeden, ale... Będzie to trzeba w klasyczny sposób załatwić. Oni nie wiedzą, kim ja jestem, prawda? Nie wiedzą. Trzymaj się, wariacie. Ja sobie tutaj pobiegam. Wyzwanie ukończone. Dobra, ile zostało mi... O kurwa, Graves jeszcze zginął jakiś. Chyba wybuch. Został mi ostatni ziomo. Gdzie on jest? Widzę go, kurwa, przecież tu jest. Ty, bułka z masłem ta misja jest jednak. Bułeczka z masełkiem. Ja wam to jakieś jeszcze... A ktoś mnie widzi, tylko... A, tutaj jakiś wariat, świr. Trzeba uważać na niego. Otwór zamek. Niech się wkurwi. Oj. Co się dzieje? No otwieram drzwi po prostu. Dobra, przepraszam, no. Otwierałem drzwi po prostu, nie wiem, jaki jest problem wasz. Dobra, nie słyszę w ogóle, gdzie idę, w pizdę usta. Nie ma czasu na to. Dobra, odpuścili git. Tędy? Otwórz drzwi. A, otwórz zamek. Dobra, pakuję się z powrotem, co otwarłem tymi wy... O kurwa. Alarm! Ale syf, alarm. A! Konfrontacja! Ała! Puść! To nie ja! To nie ja naprawdę! Kurwa, to oni! Nie da rady tak. Zagraj ponownie? Pewnie od początku może. Kurwa! Ała! Welcome to Colorado. Witam w Colorado, pozdrawiam. Oj, 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 oj. Spokojnie. Czyli tędy nie wejdziemy, bo to trzeba potrzeba zamka. Musimy w jakiejś innej strony wejść, no. Którędy, tu też potrzebuje zamka. Raczej nie przeskoczę. Drut. Kolczasty. Do tego mogę chodzić generalnie tak w sumie. Co ty galasz, wariacie? A, że mam wyciągniętą broń. W ogóle ładnie tu strasznie. O kurde. Ładnie, nie no, beznadziejnie w sumie. Kurczę, wygląda dziwnie to, że tam... Oj. Zaczęło się. No to jest dupa trochę teraz, jak się alarm odpalił. W sumie. Ale... Mamy jeszcze jeden cel do dorwania. Myślę, że damy radę, kurczę. Jest polowanie, tylko polowanie na kogo to jest jakby? O co chodzi z tym alarmem? To generalnie się odpala ten alarm i się praktycznie nic nie dzieje. Przednio też tak było, że się alarm odpalił i nic się praktycznie nie działo. Oj kurwa, oni będą wiedzieć, kim ja jestem. Ciekawe bardzo, że oni akurat by wiedzieli. Dlaczego oni? A, bo ja się zbliżam. A, ja wchodzę na tamten teren, w który jest potencjalnie zagrożony, dlatego tak się dzieje. A tu mogę wejść? Nie, nie? Spoko. Kurczę. Muszę dorwać mój cel za wszelką cenę. Nie ma innej opcji, oczywiście. A, nie mogę tu być. A tu mnie nie widzę chyba. Oj, oj, oj. Zapisz. W razie W.
Dobra, na razie jest Gites. Mógłbym potencjalnie udać się na przykład na górę. Albo tutaj do środka. O kurwa. Mamy go. Kit. I teraz szybka ewakuacja. O kurwa, to nie będzie szybka ewakuacja. Oj, albo będzie? Może się uda? Sfiltruj schron, damy radę. Oni nie wiedzą, kim ja jestem. Nie, jest pięknie rozegrane. Misja. Jeden został wybuchnięty. Jedna została pogadana z nią i spróbowaliśmy ją przekonać. Jest gitowa fest wyszło, wydaje mi się. Mysta? Czy to jest USA, oni gadają w brytyjskim tym akcencie, coś mi tu nie gra. Mysta? W angielsku by było bardziej dude. What the fuck are you doing, man? Dobra, tędy? Mogę otworzyć tu zamek, no, potrzebowałbym wytrycha. Mam wytrycha oczywiście, ale... Kurczę, nie chcę chyba ich za bardzo używać, szczerze mówiąc. Przy tych wszystkich ludziach. O, tu jest jakiś klucz. Yoink. My now. Ale winka tu są, poka. Winko, jakiś naturalny, pomarańczowy, o, ten, soczek. Tutaj co to jest? A po piersie kowboje, na chuj mi po piersie kowboje, tak z ciekawości. Mogę nim w łeb komuś palnąć, ale... Myślę, że mam skuteczniejsze metody zabijania. Dobra. Słuchajcie, patrzcie, tu się coś wydarzyło z tym zegarem. A bo kurwa, otwieram ten zamek, ktoś mnie widzi w ogóle? Chyba jedna osoba z tyłu, bo tu jest tak fajnie napisane, że ja chyba... A nie, dobra, otwieram ten zamek. Powinno być git. Tak, jest gituwa. Dobra, i my musimy się udać na dół właśnie. Ale tu nie mogą mnie znaleźć. A ile tu jest ludziów? Jeden. To myślę, że tak zwana garota i po robocie, nie? Wybieramy garotkę. 47. O kurwa. Jocie kryńca, jak potrzebuje ciała tego ziomka. O coś. Ty, to nie jest dobrze. Pakuj dupę do środka. To mogę otworzyć? Nie, a mogę z nim chyba pogadać, mam wrażenie. Kurczę, to my musimy iść po tego, po ciało całe i odsikryńcem. Prowadź do przedawkowania? Czego przedawkowania? A. No dobra, może być tak. Nic mi to nie dało, ale przynajmniej jest z Mars. Myślałem, że w bardziej efektowny sposób można go zabić. To niestety jest kuloodporne. Szkoda. Znajdziemy tu coś jeszcze ciekawego. Siodło. Raczej mało ciekawa rzecz. Jakieś pierdoły, graty, jakieś krzesła. Wazony, możemy sobie cenę... O kurwa, postrzelać w to. A to się nie zbije tak fajnie jak inne rzeczy. A oni słyszą te strzały moje? Kurwa, słyszą. To się pobawiłem. Ale miałem zabawę przez chwilę, no. Petarda była. Oczywiście, że słyszą, przecież to nie jest, wiesz. To nie jest tak cicho. Ale se poszedł, dobra. I tuwa jest. No i generalnie to musimy tak. Musimy znaleźć. Ja tu gdzieś będę miał zaznaczone. Musimy iść do... A, musimy iść do góry na poziom drugi i tam znajdziemy to ciało, tak? Ja pierdolę, przecież jak ja wejdę na poziom drugi tutaj. Dobrze, bo ja myślałem, że generalnie my musimy wziąć to ciało tego ziomka, którego zabiliśmy i teraz ja muszę odnaleźć to ciało, uciąć mu kurwa twarz i tu przynieść, czy coś takiego, nie? Czy uciąć twarz, uciąć głowę i przynieść także. W mojej głowie to brzmiało trochę bardziej strasznie. Dobra, tu powinno być raczej w miarę czysto.
jest niebezpiecznie, ale też jest ok. A i tutaj za pomocą Gelandora mogliśmy go zabić chyba. Garota? Chyba sobie odpuszczę, nie ma co tego ziomka tu zabijać, ja bym po prostu wziął stąd. No posuń dupę. Posuń dupę, bo zaraz chłopie. Ty chyba nie wiesz, z kim ty grasz, kurwa, w piłkę, nie? Nie, co? Nie, no niezły gościu, nie? Nieźli jesteście. Ech, chodź tu. Chociaż jego ciało weźmiemy. Miał jakąś fajną broń w sumie. A nie, fajną nie miał, taką średnią. Dobra, panowie, sorry, no ale... Jak to wziąć to tu, to... Czy to mi musi... A, to mi musi wydrukować twarz. XD. No dobra. Jest tu coś jeszcze ciekawego. Gramofon. Możemy pozwiedzać ten dom. Chyba im się ściany nie podobały tutaj w tym domu, że musieli chodzić. Sobie więcej przestrzeni zrobili. No, że tak powiem, od razu dom zaczął nabierać więcej przestrzeni, tak. Taki przestronniejszy jest, nie trzeba chodzić wszędzie. Fajne, fajne. Podoba mi się zagospodarowanie tego domu. Dobra, czy to wystarczy? Czy będzie error? The plot thickens. Someone left in a hurry. Sean Rose was not the Shadow Client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. Rozejrzyj się. Zbadaj pokój. No badam, badam, badam. Milioner. Wszyscy zabici przeze mnie. Prawie w sumie zabici. Ci nie zabici. Papież? Pope, man. Chłop, co chce papieża zabić. Niezły gościu, nie? No, ci, to są ci, co ściągnęliśmy tutaj. To jest jakaś mapa, poka. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The Shadow Client has been tracking you for decades. Now, how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Dobra, tutaj? Some kind of network. Power players. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cox. Sorry, musiałem zobaczyć, czy się wszystko dobrze nagrywa. Providence. What? No. No, it can't be. The hidden hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Kurde, taka... To jest jak Illuminati, coś takiego chyba? Coś takie, taki wątek tutaj jest. Jeszcze ma się rozglądać. Ciężko będzie z tym rozglądaniem się. Może bym wypytał tam tego ziomka, ale tak się rozkłada, że... Kurwa, nie żyje. Nie ma nic tu więcej ciekawego, prawda? Jakieś akta. Trzeba je rozwalić, pozbyć się. Komputer? Komputer. Porno. Providence has infiltrated ICA, and Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Clan? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47.
This will have consequences. No dobra, opuść misję, daleko nie mam. To tak, jakieś tunele są, czy coś takiego? Gdzie my właściwie poszliśmy? Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. A warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. You know him. Better than anyone. Okej, nie rozumiem tutaj fabuły, bo nie grałem poprzednie tutaj Hitmany. Mogę zgadywać, że to jest ten prowinc, czy jak on tam miał, a że my jesteśmy jego może bratem, albo synem, albo coś takiego, nie wiem. W każdym razie misja została wykonana, ja bawiłem się zacnie i przednio. Punktów mamy 0, bo zabiłem 18 osób postronnych, no ale zrobiłem co musiałem, prosta piła. Zresztą nie gramy tutaj punkty, gramy, żeby się dobrze bawić. Dzięki wielkie za obejrzenie. Tego odcinka. Widzimy się jutro, godzina 14:00-16:00. Zapraszam na Twitcha, tam streamy codziennie. Pozdrawiam.